Dzień dobry. Jesteśmy w Nowym Jorku. Właśnie się troszeczkę uspokoiłam, ale przed chwilą na Instastory ryczałam. Ryczałam w tym pokoju, kiedy Wika poszła się myć i ryczałam na FaceTime'ie z moją mamą i z Patrykiem, bo puściły mi przed chwilą wszystkie emocje, które się gromadziły i które nie umiały znaleźć ujścia, bo zupełnie nie czułam tego, że tutaj będę i nawet lecąc tutaj byłam zupełnie zblazowana, nie miałam w sobie żadnych emocji i myślałam, że może coś jest nie tak, ale po prostu nie dochodziło to do mnie zupełnie i dopiero kiedy wyszłam z metra, zobaczyłam te budynki, to poczułam i się poryczałam i szłam do hotelu rycząc i potem znowu się poryczałam, jak zobaczyłam ten widok. To jest Empire State Building. Jeden z najsłynniejszych budynków na świecie. Mamy na niego właśnie widok. A teraz lecimy zrobić taki first look na mieście, zjeść coś, bo jesteśmy jednak po... Ilu godzinnej podróży? 18 godzin? 19? Matematyka nie jest moją mocną stroną, jak widać. Dobra, lecimy w miasto. Jeżeli zapytacie się o nasze pierwsze wrażenie, to Nowy Jork śmierdzi. Śmierdzi mocno, często, wszędzie, tak, różnymi rzeczami. Czasami pachnie. Czasami pachnie pewnymi ziołami, bo jest tutaj bardzo dużo miłośników zielarstwa, że tak powiem. Nawet pan, który nam pomagał znaleźć peron, właśnie widać było, że jest miłośnikiem. Tak. I czuć. No, bardzo było czuć. Dlatego nam źle pomógł. Pomógł nam źle, ale dotarłyśmy. Leather on the steering wheel, it got my palm chilly. Short necklace with the long willy, calm really. And it ain't even about the fame, it's about the bread, niggas lost. Fuck a intern, shorty take me to the boss. No, they tried to count me out, but couldn't count high enough. Ogólnie chciałam powiedzieć, że jest dzisiaj przepiękna pogoda. Jest chyba 7 czy 8 października, a jest ponad 20 stopni. Ja jestem w krótkich spodenkach. Także naprawdę jest przepiękna pogoda i nie spodziewałam się, że tutaj będzie tak ciepło w październiku. Także nie wiem, czy to jest jakiś ewenement pogodowy, czy faktycznie tutaj tak jest w październiku, ale nie spodziewałam się tego. Jest cieplutko. Idziemy w sumie trochę zwiedzać, trochę robić zdjęcia. Ja mam do zrealizowania kilka kampanii tutaj w Nowym Jorku. Odwiedziłyśmy już amerykańską Sephorę, odwiedziłyśmy też Ulte i chciałam wam powiedzieć, że dochodzę do wniosku, że polska Sephora i ogólnie polskie sklepy są bardzo dobrze zaopatrzone i wcale nie tak łatwo było mi znaleźć marki, których w Polsce nie ma, bo przez ostatnie lata uważam, że ten polski rynek kosmetyczny naprawdę bardzo fajnie się rozwinął w porównaniu na przykład do rynku na przykład włoskiego, hiszpańskiego i tak dalej, bo jak tam byłam, to faktycznie ten wybór był dużo mniejszy niż polski. A na przykład mamy już takie marki, wiecie, jak Rare Beauty, ogólnie takie marki wcale nieoczywiste, także myślę, że możemy być wdzięczni za ten nasz wybór w sklepach. Ale ogólnie, jeżeli chodzi o sam taki tour po sklepach, to nagrałam wam go na TikToka, także tam was odsyłam. Ogólnie takie, wiecie, krótkie treści też myślę, że fajnie sobie obejrzeć, także tam macie właśnie tour po tych sklepach tutejszych. Okej, dotarłyśmy do Central Parku, miałyśmy teraz jakąś godzinkę spaceru, także bardzo przyjemnie się tutaj chodzi i ogólnie jak się jest w Central Parku, to ma się taki widok na Manhattan. To jest niesamowite. Jesteśmy w takim wielkim, zielonym placu i widzimy najwyższe budynki świata. Jakby to jest super. No i tak wygląda nasz widoczek. Wymień trzy filmy, które były tu nagrywane. Czas start. Ja? No. O, prawda, ja nie znam tytułu nigdy żadnego filmu. Ja umiem wymienić jeden. Kevin sam w Nowym Jorku. I to jest ten, który umiem wymienić. Ale nie, czekajcie.
Nawet był taki film, co ona się zamieniła, że ona była... że była kobieta, była się po prostu nieładnie w swoim ciele i pewnego dnia uderzyła się w głowę i zaczęła być taka, wiecie, mega pewna siebie i wszyscy zaczęli zwracać na nią uwagę. Wiem jaki, ale też nie pamiętam jak się nazywał, ale byłam na tym w kinie. Takie vlogi podróżnicze, wiecie, zawsze się można bardzo dużo dowiedzieć. No, dowiedzieliście się od nas i dowiedziałyście się od nas, że był tutaj kręcony Kevin Sam w Nowym Jorku i film o takiej pani, która się uderzyła w głowę. Jeśli ktoś się mnie zapyta, czy Times Square robi wrażenie na żywo, to odpowiem, że oj, zdecydowanie. Podobno Nowojorczycy tego miejsca nienawidzą i nie cierpią tutaj przebywać, ale jeżeli chodzi o samą atrakcję turystyczną, to niesamowicie Wam polecam, tym bardziej, że można w tym momencie zobaczyć tam billboard, na którym jest Mata. Okej, okazało się, że Mata tu jest, także nie ściemnia, także to prawda, że tu jest. Znaleziony. Dzień dobry. Dzisiaj troszeczkę mniej przyjemne miejsce do zwiedzania. Słuchajcie, przyjechałyśmy na miejsce ataku na World Trade Center. Jest tutaj taki pomnik, memorial właśnie na pamiątkę tego wydarzenia. Zawsze czuję się strasznie przygnębiona, odwiedzając tego typu miejsca i wiedząc, jaką historię mają. Mimo wszystko, będąc w Nowym Jorku, no nie można tutaj nie przyjść, dlatego Wam też pokażę, jak to wygląda. Sama okolica w ogóle World Trade Center jest przepiękne, mamy tutaj przepiękne, ogromne, nowoczesne wieżowce, ale tutaj niestety wygląda to tak. Także tutaj mamy pomnik właśnie z nazwiskami osób, które straciły w tym miejscu życie. World Trade Center, że tak powiem, odhaczone, także teraz zmierzamy w stronę Brooklyn Bridge, czyli takiego mostu z widokiem na cały Manhattan. Już tam byłyśmy, ale w nocy, nie byłyśmy tam jeszcze w dzień, także przejdziemy się właśnie tym mostem i dojdziemy do dzielnicy Brooklyn i będziemy właśnie stamtąd sobie podziwiać panoramę Nowego Jorku. Wika, co ci się najbardziej podobało, jak na razie? She's dressed as a banana. She's dressed as a banana. Yeah! Tak, co ci się najbardziej podobało w Nowym Jorku, jak na razie? Brooklyn Bridge w nocy. To było cudowne. Tak. Ogólnie wszystko. Wszystko mi się tutaj podoba. A smród na ulicach? No tutaj... Dzisiaj akurat nie czułam, chyba ani razu jeszcze, więc pewnie zaraz poczujemy. Ale no faktycznie niestety tutaj śmierdzi troszeczkę. Czy tam się jakoś nie wchodzi? Tutaj wchodziłyśmy ostatnio. Serio? Tak. No bo właśnie jak byłyśmy ostatnio tutaj w nocy, to się bałyśmy tutaj chodzić, bo było trochę creepy. W nocy było creepy, w nocy było niefajnie, ale jak już się weszło na most, no to jest dosyć tak turystycznie. Jest. O, to jest, tam jest smrodowo. Idziemy na schody, w których śmierdzi. No i mówiłam wam, że dlatego zaraz pewnie poczujemy. Zatrzymanie kamery, Fris by cię za to Jakbym tak trzymała kamerę w programie Gen Z, to bym wyleciała. Całe szczęście nie jestem w programie Gen Z. Sprodowo. Tak wygląda wejście na najsłynniejszy most w Nowym Jorku. Także no niezbyt malowniczo, ale jak już się wychodzi, to jest spoko. Jest dużo ludzi dzisiaj, ostatnio nie było tak dużo ludzi. Udało się. Okej, więc jest pięknie, ale uważam, że lepiej tutaj jest w nocy. Tak. Znaczy na razie z tego co... Tamten widok bardziej mi się podoba. Teraz? Tak. Ale tamte budynki lepiej wyglądają. Tak. Za nami zdecydowanie lepszy widok jest w nocy. A my teraz zmierzamy tam, czyli w stronę Brooklynu. Starałam się tutaj przekazać Wam chociaż namiastkę tego, co zobaczyłam w Nowym Jorku. Było to moje kolejne spełnione marzenie i jestem niesamowicie wdzięczna, że w wieku 20 lat mogłam je zrealizować. I jeżeli kiedykolwiek będziecie mieć taką szansę, również Wam niesamowicie polecam. Robi wrażenie jak na filmach. Miałyśmy tutaj jeszcze jedną rzecz do odhaczenia, jaką był koncert Harry'ego Stylesa. Dzień dobry, jest 5 rano, wstałyśmy o 4 i idziemy pod Madison Square Garden. O mój Boże, nie mogę się doczekać. To brzmi w ogóle strasznie nierealnie, ale 2 lata temu kupiłyśmy bilety na koncert Harry'ego Stylesa. I dzisiaj właśnie jest ten koncert. Miałyśmy właśnie na niego lecieć w 2020 roku. Miałyśmy oczywiście też już wykupione wszystko, całą wycieczkę.
Także trochę pieniędzy na to poszło i przepadło. I będziemy dzisiaj. Ale słuchajcie, przecież jak One Direction w 2013 roku wydali This Is Us, to jak Liam powiedział, że Madison Square Garden najsilniejsza arena na świecie, to ja od tego momentu chciałam być na tej arenie i dzisiaj to się spełniło. What the fuck? Wiesz, że ja miałam taki pamiętniczek w podstawówce, w którym zapisywałam moje marzenia i tam miałam napisane, że pójdę na koncert na Madison Square Garden. Oh. Miałam 12 lat. No właśnie, właśnie. To jest tam, to jest tam. No mówię, przyszliśmy jakoś za 10:05, tak? Tak, i to mamy numerek 98 i 99, więc się mieścimy w pierwszej setce. Pierwsze osoby przyszły koło północy. Ale jest już duża kolejka, już jest duża kolejka. Która jest godzina? Czemu mi pokazuje teraz polski czas? Okay. Co? No, nie wiem. Jest 6:31 i już jest dużo osób, tak? Jakieś 40 minut temu, myślę, było ponad 220. Więc teraz myślę, że będzie ponad 300. No, no możliwe. Ponad 300. Więc chyba. Can't wait.